kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z Mierzymy. Nie było dawno Mierzymy, chcę z tym powrócić, bo wiem, że lubicie to Mierzymy. Także myślę, że zacznie się więcej pojawiać tego kontentu. Dzisiaj będzie Mierzymy z firmy, o której pewnie nie słyszeliście, bo ja wcześniej też nie słyszałam, S. Dear. I słuchajcie, jak odezwała się do mnie ta firma i wyszłam na stronę, to mówię, kurde, te rzeczy w ogóle nie w moim stylu. To są, to jest taki trochę inny, bardzo unikatowy styl. Dużo szarości, czerni, bieli. Takie niby basiki, ale nie basiki, bo kroje tych rzeczy naprawdę są inne, także pomyślałam sobie, a czemu nie? Nie dość, że będę miała content na film, to jeszcze przy okazji zobaczymy, jak jakość, ponieważ ceny też są troszkę wyższe niż przeciętne sklepy, więc liczę na jakość po prostu bardzo, bardzo dobrą. Także nie będę przedłużać, zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą będę mierzyć, to jest sukienka. Wszystko przychodzi w takiej foliowej torebeczce. Tutaj mamy rozmiar L. Nie wiedziałam też, jak z rozmiarówką. Ja czasami tak, wiecie co, L, XL, w zależności co to jest. Jeżeli jest sztywny materiał, to wolę XL-kę. Spodnie też czasami wolę XL-kę niż L-kę, bo no właśnie czasami nie wiadomo, nie? Szczególnie właśnie z nową marką. Mamy tutaj, słuchajcie, sukienkę. Wybrałam sobie rzeczy, które będą jakby mi pasować, tak mi się wydaje. Wzięłam sobie taką sukienkę dłuższą, taką midi długość. I to jest taki półgolf, czarna, z takimi rękawami długimi. Ten materiał, co mamy na rękawach, mamy też tutaj. Ona ma też pasek. Bardzo, bym powiedziała, pogrzebowa ta sukienka, taki styl, ale myślę, że można ją trochę inaczej wystylizować, można dodać inny pasek i już będzie inaczej wyglądać. Wiecie, czarna sukienka, to jest, wiecie, czerń to jest taki kolor, że jakby wszystko można do niego ubrać. Ta sukienka też ma wbudowany taki cienki zameczek, którego praktycznie nie widać. Także co? Przymierzmy, zobaczmy, jak ona wygląda. I tak wyglądam w tej sukience. W ogóle z tym krzyżem to trochę jak zakonnica się czuję. Mocno jest naprawdę zabudowana. Zobaczcie, jak ona się tak rozkłada. Taka jest tutaj jakby wrapowana w ten sposób. Bardzo mi się podoba, tylko mówię, ona jest jak dla mnie za czarna. Ja bym do niej założyła złoty bądź srebrny, a najlepiej cyrkoniowy cały pasek. Ale mimo wszystko bardzo ładnie się układa, świetny materiał, pufki takie. Także no co? Co tu więcej mówić? Bardzo ładnie wygląda. Myślę, że też dość eleganckie. Elegancko wygląda. Myślę, że inny naszyjnik, inny pasek i buty i całkiem inaczej ta sukienka będzie wyglądać. Także tak to wygląda. Ja sobie ją na pewno zostawiam, bo takie zwykłe sukienki basicowe, czarne przydają się bardzo często. Także tak, to było to. I przechodzimy dalej, domierzymy. Wzięłam sobie spodnie jedne i resztę koszulek, bo jakoś mi zabrakło, słuchajcie, w mojej szafie koszulek. I spodnie, które wzięłam, zobaczcie, tutaj rozmiar XL. I to są takie spodnie, słuchajcie, dresowe. Ale spokojnie można je nosić też tak normalnie. Zobaczcie, jakie fajne. One mają kieszenie takie na bokach, koło kolan. Wiecie, są takie duże, takie wygodne, z kieszeniami też z tyłu. Także bardzo fajnie wyglądają. 84% aż
mają, są bawełniane i 16 poliester. Bardzo dobry skład. Także wzięłam sobie takie spodnie, bo ja lubię w takich spodniach pracować. Ja lubię w takich spodniach chodzić na co dzień, wychodzić, wyskakiwać na miasto, jak coś potrzebuję. I słuchajcie, do tego właśnie od razu pokażę Wam na przykład pierwszą koszulkę, którą wzięłam. To jest rozmiar L. Koszuleczka. Może rozerwę, bo i tak w sumie wszystkie zostawiam te rzeczy dla siebie. I zobaczmy, jak ona wygląda. Aha, pamiętam. To jest, słuchajcie, łączona bluzka. Ona ma taki, taką siateczkę, którą możemy też używać do innych bluzek. Plus możemy ją tak po boku sobie ściągnąć. I to się zakłada pod spód. Pod spód tej koszulki. I słuchajcie, to jest oczywiście cały 100% poliester. Natomiast bluzka to jest 96% bawełna i 4% elastyna. I jak widzicie, no skład naprawdę jest świetny tych rzeczy. No i stąd też jest pewnie ta cena. Bardzo fajnie wygląda. Trochę jest duża, bym powiedziała, ale myślę, że to ma być takie trochę oversize'owe. No nic, przymierzmy i zobaczmy, jak to wygląda. Okej, i mam ten outfit na sobie. Przede wszystkim podoba mi się ta koszulka. Czekajcie, da radę to obniżyć troszkę. O! Tak, żebyście więcej widzieli. Zobaczcie, ta koszulka świetnie wygląda. To myślę, że do wielu innych rzeczy można, wiecie co, mieć. Też w ogóle to przezroczyste, ta siateczka. Jezu, sorry, ale w sumie stanik, nic takiego. To ma takie z boku, słuchajcie, wiązania. I możecie sobie z tego zrobić taki a la crop top i na przykład na coś też założyć. Także to jest spoko. Świetna jest ta koszulka, bardzo mi się podoba to połączenie. No i mam te spodnie. Spodnie mega wygodne. Mają właśnie te kieszenie, słuchajcie. Są takie luźne, właśnie takie wygodne. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. Na pewno będę je nosić bardzo, bardzo często, bo jest to właśnie styl spodni, które ja lubię dla wygody. Do chodzenia, do biegania, po prostu do pracy, do wszystkiego. Świetne te spodnie, one też mają na pewno świetny skład. Aha, chyba żeśmy czytali, nie? Że bawełna. Także 94% bawełna, to czuć, słuchajcie, w ogóle uszyte są tak te ubrania dobrze, słuchajcie, nie ma tu ani jednej niteczki. Jestem zachwycona tą jakością, naprawdę jakość tych rzeczy, no musi kosztować, tak? Także mam nadzieję, że dobrze widzieliście spodnie w całości. Ja jestem zachwycona. Dużo tych sznurków tutaj, bo tutaj z tej siatki mi wychodzą. Dobra, to teraz sobie do tych spodni założymy kolejną koszulkę. Mamy tutaj kolejną L-kę. Zobaczmy, w takim lekko kremowym... słuchajcie, to jest chyba koszula. Koszula, sukienka, z tego co pamiętam. Tak. Mamy tutaj koszulę. Koszula taka ni to biel, ni to, słuchajcie, beż. Świetny materiał. 60% bawełna, 32% nylon, nie wiem, co to jest nylon, 8% spandex. Przepiękna koszula, którą ja wzięłam sobie po to, aby mieć na lato, przepasać się tylko paskiem i po prostu wyjść w niej, tak o, nawet słuchajcie, na obiad z koleżankami, bo ona jest bardzo długa i taka obszerna. Fajny ma tutaj ten pattern też srebrny, także przymierzę ją. I mamy tą koszulę, zobaczcie, ona bez niczego, bez niczego, wygląda w ten sposób. Zwykła, luźna koszula, która też wygląda całkiem spoko. Natomiast ja ją wzięłam właśnie pod tym kątem, żeby mieć długą koszulę,
którą będę mogła przepasać czymś. Także ja sobie założę teraz pasek. Wezmę pierwszy lepszy tutaj. Ten będzie Louis. I zobaczmy, jak będzie wyglądała. Ona pewnie się troszkę skróci. Czekajcie, bo tu jakaś nitka się ciągnęła z wcześniejszych ubrań. Ale w ogóle materiał. Ludzie. Super. Załóżmy sobie paseczek. I zobaczcie, jak pięknie. I właśnie o coś takiego mi chodziło. Mówię, może nie konkretnie ten też pasek, może być to inny pasek, chociaż mówię, jakbym miała jeszcze torebkę Louis, to też by pasowało. Bardzo ładnie to wygląda. Właśnie też takiej koszuli mi brakowało, taka koszulo-sukienka, która wygląda, wiecie, tak casualowo, ale jednak elegancko. Brakowało mi takiej rzeczy w mojej szafie, więc dlatego postanowiłam ją sobie wziąć. I ten srebrny pattern, no może nie pasuje to akurat do paska, ale też, wiecie co, coś takiego innego, tak robi tą koszulę, robi z niej bardziej interesującą, nie? Dalej do tych spodni przymierzymy kolejną koszulkę, też rozmiar L i zobaczmy skład, 100% bawełna. 100% bawełna. Zwykła, słuchajcie, koszulka, no ale jakość tutaj się liczy. Ja powiem Wam, że ostatnio też lubię się w takich zwykłych, przeciętnych koszulkach, które po prostu są dobrej jakości, przez co wiem, że moje ciało oddycha. I na przykład tą koszulkę możecie też nałożyć na tą, na taką siatkę. Super to wygląda, przymierzmy. Mamy tą koszulkę. Niby nic specjalnego, ale po prostu jak ją dotykam, to czuć, że to jest po prostu, wiecie, bawełna i naprawdę no świetna jakość. Mówię, zwykła czarna koszulka z po prostu tylko takim printem art. Czarny z szarym się fajnie komponuje, biel, także bardzo, bardzo fajna na co dzień. Kolejną rzeczą to wzięłam sobie, słuchajcie, naszyjnik, który też mają, słuchajcie, mają naszyjnik i mają przeróżne rzeczy. Tak wygląda opakowanie i zobaczmy, jak wygląda w środku. Wzięłam sobie coś takiego, to jest bodajże srebrne i to jest taki jakby podwójna kostka. I ona jest przezroczysta, ale mieni się na niebiesko. Bardzo mi się to podoba. Także może załóżmy. Ja lubię takie naszyjniki, wiecie co. Ostatnio nawet złapałam się na tym, że często sobie zmieniam te naszyjniki, bo kiedyś byłam taka, że naprawdę nosiłam przeróżne naszyjniki, ale bardzo długo. Nie wiem, potrafiłam jeden naszyjnik nosić rok. A teraz mam tak, że lubię po prostu zmieniać i kombinować. I tak wygląda bardzo, bardzo ładnie. Myślę, że na całym czarnym bądź na białym kolorze będzie ładnie. On ma właśnie wbudowany w środku taki niebieski jakby jedną ściankę ma niebieską i przez to pięknie się właśnie mieni na niebiesko. Także mamy to. I słuchajcie, ostatnią rzeczą to mamy tutaj też bluzkę, też rozmiar L. Jak widzicie, XL-kę wzięłam, te spodnie tylko. I w sumie, wiecie, na siłę też bym się zmieściła w L-kę, ale spodnie lubię mieć takie, wiecie, luźniejsze, wygodniejsze. Także tutaj mamy bluzkę, która jest też bardzo inna. I słuchajcie, to jest taka bluzka asymetryczna, bym powiedziała. Zobaczcie, ona jakoś tak się układa tutaj w ten sposób. Tutaj ma przedłużone z jednej strony też, jak widzicie, dół. Z długim rękawkiem. Wiecie, takich bluzek nigdy za wiele. Także co, przymierzmy ją. I mam tą koszulkę. Jak widzicie, ona trochę prześwituje, więc do niej radziłabym beżowy cały stanik.
cielisty, tak aby się tutaj nic nie odznaczało. Ja już się nie przebierałam. Chciałam Wam tylko pokazać, jak wygląda styl tej bluzki. Jest bardzo fajna, bardzo ładnie się tutaj układa. Myślę, że jest to takie coś innego. Tutaj mamy też taką zakładkę z logo firmy. Bardzo mi się w ogóle podoba ten dekolt. No i to, myślę, że w ogóle do spódnicy ta bluzka będzie ładnie wyglądać, do zwykłej ołówkowej spódnicy, także no, bardzo ładna, bardzo, bardzo ładna. Także kochani, to by było tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że to mierzymy Wam się podobało. Koniecznie luknijcie i skorzystajcie z kodu, który mam dla Was na dole. Wszystkie informacje macie właśnie podane na dole, linki do rzeczy. Ja jestem zachwycona jakością tych rzeczy. Mówię, może nie ma tam nie wiadomo jakiego wyboru pod kątem kolorów. Jest to takie trochę inne fashion, inny styl, ale mimo wszystko jakość tych rzeczy super. Także kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Dajcie lajka w górę i do następnego. Pa!